Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Obietnica i oczekiwanie. Ponieważ rzeczy ostatecznie skupiają się wokół ustanowienia Królestwa Bożego, zawsze pozostawały w centrum uwagi adwentystów Dnia Siódmego. Do tego stopnia, że znalazło to wyraz w nazwie naszego Kościoła. Samo słowo adwentyści wskazuje na wiarę w powtórne przyjście Jezusa. Jak Piotr wyraża nadzieję związaną z powtórnym przyjściem Jezusa. Zobacz 2 Piotra 3:13. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Dlaczego nadzieja ta ma tak istotne znaczenie dla naszej wiary? Czy bez tego wydarzenia mielibyśmy jakąkolwiek nadzieję na dobrą przyszłość? Ludzkie oczekiwania i nadzieje nierzadko zawodzą. Jest tak dlatego, że nie jesteśmy w stanie panować nad przyszłymi wydarzeniami. Dlatego też nasze największe nadzieje często się nie spełniają. Nie panujemy nad przyszłością bez względu na to, jak usilnie się o to staramy. Ludzie działają w ramach zaoferowanych możliwości i szans. Każdy jednak ludzki plan jest obarczony możliwością niepowodzenia. Historia rozwija się w sposób złożony, niemożliwy do przewidzenia przez człowieka i zależny od zbyt wielu zmiennych czynników, byśmy mogli mieć pewność, że możemy o niej decydować. Właśnie ta niepewność przyszłości rodzi w nas troskę. Ale autorzy ksiąg biblijnych zapewniają nas, że nie musimy popadać w rozpacz, bo Pan ma pieczę nad biegiem dziejów. On dał nam pewną obietnicę swojego powtórnego przyjścia i tego, czego wówczas dokona. Przeczytaj poniższe wersety. Jaką nadzieję zapewnienie w nich znajdziesz? Jakie akcenty zawarte są w poszczególnych obietnicach? Jana 14:2-3. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Daniela 2:44. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Dzieje apostolskie 3:20-21. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. We wszystkich tych wersetach, podobnie jak wielu innych, zawarta jest obietnica nie tylko powtórnego przyjścia Chrystusa, ale także zupełnie nowego świata i życia czekającego nas, gdy Jezus przyjdzie. Spróbuj sobie wyobrazić, jakie to będzie życie. W tym życiu tak przywykliśmy do grzechu, chorób, śmierci, strachu, przemocy, nienawiści, nędzy, zbrodni i cierpienia, że nie potrafimy sobie wyobrazić świata bez nich. A jednak właśnie na taki świat mamy nadzieję. Taki świat został nam obiecany. Dziękuję.